Dzień dobry. Transport jest bardzo istotną dziedziną działalności człowieka obejmującą przewóz osób czy towarów. W zależności od techniki przewożenia rozróżniamy transport lądowy, wodny, powietrzny, a także specjalny, czyli wykorzystanie różnego rodzaju np. dźwigów czy rurociągów. Bez zaawansowanych środków transportu nasza cywilizacja nie mogłaby się rozwijać. Ja nazywam się Krzysztof Poznański i zapraszam do obejrzenia już trzeciego filmu mojego autorstwa w ramach programu edukacyjnego Być jak Ignacy, organizowanego przez Fundację PGNiG imienia Ignacego Łukasiewicza. Pierwszy film dotyczył energii, drugi ekologii, a w tym tematem przewodnim będzie przyszłość transportu. Jednak zanim zaczniemy zgłębiać temat, tradycyjnie zapraszam do obejrzenia krótkiej scenki wprowadzającej, której bohaterem jest Ignacy, przebywający w 2070 roku. Kolejny raz musicie mi pomóc uratować świat. Nowe koncepcje, nowe formy transportu, szybsze, bardziej ekologiczne, bezpieczne, oparte na odnawialnych źródłach energii, latające, pływające, jeżdżące, pełzające albo... No właśnie, jakie? Musicie się tym wszystkim zająć, a dzięki temu, mam nadzieję, zamówione przeze mnie części wkrótce do mnie dotrą i będę mógł dokończyć naprawę mojego wehikułu i wrócić do domu. Około 4000 lat przed naszą erą zostało wynalezione koło. Od tego czasu człowiek tworzył różnego rodzaju pojazdy kołowe, napędzane siłą mięśni, ludzi lub zwierząt. Z pewnością kojarzycie takie środki transportu jak rydwan czy powóz. W drugiej połowie drugiego tysiąclecia naszej ery pojawiło się wielu wynalazców, którzy projektowali maszyny napędzane bez użycia koni. Ciekawą koncepcją pochodzącą z mniej więcej 1600 roku jest tak zwany żaglowóz, czyli żaglowiec na kołach, który wykorzystywał siłę wiatru, by móc się poruszać. Za pierwszy pojazd samobieżny, zdolny do przewożenia osób, uważa się maszynę napędzaną parą, skonstruowaną przez Nicolas Josepha Cugnot w drugiej połowie XVIII wieku. Za konstruktora pierwszego samochodu uważa się Karla Benza, który w 1885 roku zbudował trójkołowy, napędzany benzyną pojazd, mogący osiągać prędkość 16 km na godzinę. Co ciekawe, w XIX wieku rozwijano także koncepcję samochodów elektrycznych, jednak nie pozwalały one na szybkie przemieszczanie się na długich dystansach. Zostały one zdominowane przez samochody spalinowe i wyparte. Technologia ta jednak powróciła i obecnie jest dość prężnie rozwijana. Z ciekawostek samochodowych chciałbym także wspomnieć, że w 1958 roku powstała koncepcja samochodu zasilanego energią jądrową. Pomysł stworzenia Forda Nucleona, bo tak nazywał się samochód, powstał w głowach konstruktorów z koncernu Ford. Projekt jednak nie wyszedł poza fazę koncepcji. Jednak transport to nie tylko samochody i to zazwyczaj te inne formy transportu okazują się o wiele bardziej istotne z punktu widzenia gospodarki, aczkolwiek wymagają także o wiele większych inwestycji oraz planowania. Jednym z największych wyzwań transportowych było powstanie kolei w Andach, z którą wiąże się postać Ernesta Malinowskiego. Ten polski inżynier drogowy oraz kolejowy w XIX wieku budował w Peru oraz Ekwadorze centralną kolej transandyjską. Był to niezwykle trudny teren i wymagał rewolucyjnych rozwiązań inżynieryjnych. Linia kolejowa wznosiła się miejscami na wysokości przekraczające 4000 metrów nad poziomem morza. Malinowski był odpowiedzialny za zaprojektowanie i budowę kilkudziesięciu mostów, wiaduktów, tuneli, a także nietypowych rozwiązań technicznych, dzięki czemu linia kolejowa mogła trawersować zboczami gór. Nazywa się to ewenementem ówczesnej techniki. A czy dziś buduje się równie rewolucyjne projekty? Owszem, tylko że dziś już nikogo nie dziwią pewne rozwiązania. Szerokie drogi ze skrzyżowaniami wielopoziomowymi, długie tunele czy mosty, a także inne wielkie inwestycje nie budzą już takiego podziwu, ponieważ stały się powszechne. Jednak niektóre rozwiązania rodem z filmów science fiction mogą nas zaskoczyć. Jakie innowacje wprowadza się obecnie w transporcie? Ważnym aspektem jest tak zwana autonomiczność. Stale rozwijaną koncepcją jest idea, w której maszyna bez kierowcy czy operatora będzie w stanie dotrzeć z punktu A
do punktu B, radząc sobie ze wszelkimi napotkanymi przeciwnościami. Głównie mówi się o tym w kontekście samochodów. Już niedługo na drogi Teksasu w Stanach Zjednoczonych ma wyjechać pierwsza autonomiczna ciężarówka. Na początku będzie się poruszać tylko po autostradach, ponieważ drogi te mają oddzielne pasy ruchu i bezkolizyjne skrzyżowania. Jednak wraz z rozwojem tej technologii możemy się spodziewać pojawienia się za kilkadziesiąt lat autonomicznych samochodów także w miastach. A jakie to może przynieść korzyści? Okazuje się, że wyeliminowanie nas, ludzi, z podejmowania decyzji na drodze ma wiele zalet. Po pierwsze, automatyzacja fundamentalnie poprawiłaby poziom bezpieczeństwa. Na całym świecie w wypadkach samochodowych ginie około 1 000 000 osób rocznie. Szacuje się, że 90% tych wypadków wynika z błędów kierowców. Jeździmy za szybko, podejmujemy niepotrzebne ryzyko, zapominamy o przepisach ruchu drogowego lub korzystamy z telefonu komórkowego. To wszystko zostałoby wyeliminowane, gdyby samochodem kierowała maszyna, a nie człowiek. Dodatkowo autonomiczny samochód będzie mógł jeździć przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W ten sposób będzie można podwoić, a może nawet potroić ilość przewożonych towarów jednym samochodem, a co za tym idzie, zmniejszyć natężenie ruchu i zanieczyszczenie środowiska. Jednak zanim to nastąpi, przed nami jeszcze dużo wyzwań, ponieważ stworzenie algorytmu, który weźmie pod uwagę wszystkie, nawet najbardziej zaskakujące zdarzenia drogowe, jest bardzo trudne. Być może słyszeliście o wypadku z 2018 roku, w którym zginęła kobieta. Autonomiczny samochód testowany przez jedną z międzynarodowych firm potrącił ją na pasach, ponieważ algorytm nie potrafił rozpoznać pieszego prowadzącego rower. Potwierdził to oficjalny komunikat firmy, w którym stwierdzono, że przyczyną nieszczęścia było wadliwe oprogramowanie. Dlatego możemy się spodziewać, że w najbliższej przyszłości spotkamy się z autonomiczną ciężarówką wiozącą towary po autostradzie lub autonomicznym metrem, które sunie po torach. Jednak na autonomiczne taksówki czy komercyjne samochody jeszcze trochę musimy poczekać. Zanim przejdziemy dalej, to tradycyjnie jak w każdym filmie z serii Być jak Ignacy, mam dla uczestników projektu zadanie domowe. Przygotujcie proszę projekt samochodu przyszłości. Weźcie pod uwagę zarówno kwestie ekologiczne, energię, a także nowe technologie, które można wykorzystać. Życzę powodzenia, wróćmy do tematu. Innym ciekawym rozwiązaniem już wdrażanym są drony transportowe. Być może część z Was już zaczęła sobie wyobrażać drona należącego do firmy kurierskiej, dostarczającego nam pod drzwi paczkę lub pizzę. Można się spodziewać w przyszłości takich rozwiązań, jednak na razie będą one wykorzystywane do ratowania ludzi. Drony mogą przewozić krew lub organy do przeszczepów. Niedawno głośno było o tego typu akcji w Stanach Zjednoczonych, gdzie nerkę dla biorcy dostarczył właśnie dron. Takie drony wyposażone są w klimatyzowaną skrzyneczkę i szereg czujników, które monitorują, czy z przewożonym organem wszystko jest w porządku. W Polsce również testowano już tę technologię. Może ona być także pomocna np. w ratownictwie górskim, kiedy dostanie się do poszkodowanego jest utrudnione. Taki dron mógłby dostarczyć mu niezbędnych przedmiotów, które pomogłyby mu doczekać na przybycie ratowników. Przejdźmy dalej. Nowoczesny transport powinien przede wszystkim radzić sobie ze współczesnymi wyzwaniami i problemami, a do nich należą z pewnością zakorkowane miasta. Można oczywiście pójść śladem Holandii, która posiada najgęstszą sieć świetnie oznakowanych dróg rowerowych. Jest to jedyny kraj na świecie, gdzie jest więcej rowerów niż mieszkańców. W żadnym innym kraju na świecie aż tylu ludzi nie porusza się rowerami. Oczywiście jazda na rowerze jest korzystna dla zdrowia oraz środowiska, jednak inne rozwiązania także należy wdrażać, ponieważ nie da się całkowicie zlikwidować w miastach ruchu samochodowego. Tutaj przechodzimy płynnie do pojęcia Smart City, czyli w wolnym tłumaczeniu inteligentnego miasta. Ze Smart City mamy do czynienia, kiedy miasto wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne w celu zwiększenia wydajności infrastruktury miejskiej. Mowa tutaj o różnego rodzaju czujnikach i systemach autonomicznych reagujących na bieżące sytuacje. W przypadku korków w miastach komputer mógłby sterować światłami drogowymi, tak by jak najszybciej rozładować zatory. Taki system ma sam się uczyć i dostosowywać do bieżących wydarzeń.
Podajmy przykład. Może się okazać, że każdego dnia o godzinie 17 z pewnej firmy wyjeżdża duża ilość samochodów, przez co tworzą się korki. Komputer mógłby reagować wtedy chwilową zmianą organizacji światła zielonego, tak by przepuścić przez skrzyżowanie więcej samochodów z danego kierunku. Po kilkunastu minutach wszystko wracałoby do normy, korek byłby mniejszy, a ludzie nie traciliby czasu siedząc bez potrzeby w samochodzie. Podobne rozwiązania, tylko na razie na mniejszą skalę, obserwuję już od dawna w moim rodzinnym Krakowie, gdzie komunikacja miejska ma priorytet przed samochodami, ponieważ porusza się nią zdecydowanie więcej ludzi. Na niektórych skrzyżowaniach, kiedy nadjeżdża tramwaj, ma on zawsze zielone światło. W inteligentnych miastach przyszłości takie rozwiązania spotkamy na każdym kroku i będą one dotyczyły wielu aspektów, a nie tylko świateł drogowych. Bo Smart City to nie tylko inteligentne sterowanie ruchem ulicznym. Docelowo inteligentne miasto ma być wymarzonym miejscem do życia zarówno dla władz, jak i mieszkańców. Nowoczesne urządzenia i odpowiednio opracowane procedury korzystania z nich będą miały o wiele więcej zadań. Muszą pomagać w efektywnym działaniu służb miejskich, dbać o stan środowiska, a także bezpieczeństwo mieszkańców. Powinny stwarzać dobre warunki do prowadzenia różnego rodzaju biznesów, a także pomagać w ciekawym spędzaniu czasu wolnego mieszkańców. Ważne jest także szukanie, pobieranie, gromadzenie i przetwarzanie danych, a także wyciąganie z nich wniosków. Taki system ma sam się uczyć i dostosowywać do bieżących wydarzeń. W skrócie, Smart City ma gwarantować maksymalną jakość życia przy minimalnym wykorzystaniu zasobów. Oczywiście podobne rozwiązania już są wprowadzane. W naszych polskich miastach spotkamy się przede wszystkim z usprawnieniami komunikacji, o czym przed momentem mówiłem w kontekście tramwajów, czy ograniczeniem wykorzystania energii. Dodatkowym atutem może być także załatwienie wielu spraw, np. urzędowych, pocztowych, bez wychodzenia z domu. To także element Smart City. Już wiemy, że przyszłość to autonomia, jednak przyszłe technologie mogą nas jeszcze w wielu kwestiach zaskoczyć. Ja osobiście czekam na upowszechnienie się transportu elektromagnetycznego. Obecnie najwięcej energii podczas napędzania pojazdów idzie na pokonanie siły tarcia kół o powierzchnię oraz niwelację oporu powietrza. Jeśli wyeliminujemy ten problem, możemy podróżować niemal bezkosztowo, dostarczając minimalnych ilości energii. Dlatego szacuje się, że w przyszłości drogi będą wyposażone w specjalne poduszki magnetyczne, nad którymi samochody będą lewitowały. Jak na razie takie rozwiązania powstają na rynku kolejowym. Istnieją już na świecie koleje magnetyczne, na przykład maglev. Jednak niektórzy idą jeszcze dalej, na przykład amerykański przedsiębiorca i filantrop Elon Musk finansuje tzw. Hyperloop, czyli projekt nowego środka transportu. Jego założeniem jest to, by był szybki jak transport lotniczy i tani jak drogowy. Kapsuła, która mogłaby przewozić towary i ludzi, miałaby poruszać się w specjalnym tunelu, w którym byłoby obniżone ciśnienie. Powodowałoby to zmniejszenie oporów powietrza i umożliwiałoby rozpędzenie się kapsuły do około 1200 km na godzinę. Niektórzy wskazują, że podróż takim środkiem transportu nie byłaby przyjemna przez generowanie dużych przeciążeń, hałas i drgania. Aczkolwiek być może te przeciwności zostałyby wyeliminowane, już za kilkadziesiąt lat podróże takimi kapsułami będą powszechne. Nie sposób przy temacie transportu przyszłości nie wspomnieć o teleportacji. Czy ta forma podróży, umiejętność natychmiastowego przeniesienia się z jednego miejsca w inne, znana z filmów science fiction, jest możliwa? Prawa fizyki, które znamy dzięki Isaacowi Newtonowi, nie pozwalają nam na takie rozwiązania. Jednak prawa Newtona nie obowiązują w świecie kwantowym. Okazuje się, że na poziomie atomowym da się przesyłać w ten sposób różnego rodzaju informacje. Naukowcom udało się teleportować fotony, a nawet całe atomy cezu, więc być może w przyszłości uda się wykorzystać tę technologię do przesyłu większych struktur. Jednak to z pewnością jest bardzo odległa przyszłość i wątpliwe, byśmy jej doczekali. My za 50 lat spodziewać się możemy upowszechnienia transportu elektromagnetycznego, autonomicznych, lewitujących pojazdów, a być może także latających.
To wszystko, co dla Was przygotowałem w tematyce transportu. Jeśli jeszcze nie przystąpiliście do programu edukacyjnego Być jak Ignacy, to zachęcam, żeby dowiedzieć się o nim więcej. Jeśli już dołączyliście, to przypominam o zadaniu domowym, czyli projekcie samochodu przyszłości. Dziękuję za uwagę.